Studio Figura Kutno to miejsce tylko dla kobiet. Zajmujemy się profesjonalnym modelowaniem sylwetki. Dla każdej pani dobieramy indywidualny program dietetyczny, suplementy i kosmetyki oraz stacje zabiegowo-treningowe. Spełniamy marzenia o pięknej sylwetce i wspieramy w walce o zdrowie. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Trzech Pytań Do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Chojnacki, radny Rady Miasta Kutno i dyrektor SOSW 1 imienia Konopnickiej w Kutnie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Trzy pytania, trzy kolory, trzy kategorie. Mój ulubiony niebieski, zaczniemy od niebieskiego. Niestandardowo, zazwyczaj wszyscy zaczynają od zielonej. Niebieskie to pytanie prywatne. Czemu prywatnie poświęca Pan czas wolny? Czy z kimś go Pan dzieli, czy raczej jest Pan indywidualistą? Czas wolny spędzam najczęściej w domu, z żoną. Już nie z synami, bo są dorośli, mają swoje życia. Jeżeli chodzi o dłuższy czas wolny, ferie czy wakacje, spędzam go z przyjaciółmi. Staram się ten czas spędzić aktywnie. Zimą narty, latem ciepłe morze. A weekendy to dom, może trochę ogródek, chociaż głośno to mówię, że nie lubię pracy ogródkowej, no ale trzeba ją zrobić i ten ciężar na mnie w tej chwili spoczywa. A w tych podróżach jakieś ulubione miejsca? Nie, staramy się być co roku gdzie indziej, chociaż są też takie stałe miejsca. Polskie morze no jest przepiękne i żadne innego nie zastąpi, to Kołobrzeg na przykład, ale myślę, że ciepłe kraje, ta wada polskiego morza, czyli ten chłód, zimna woda, można zrekompensować sobie wyjazdem do cieplejszych krajów i też tak od czasu do czasu staram się gdzieś tam wyjechać. I jeszcze narty pan wspominał. Tak, narty to jest trochę dziwna historia, ponieważ ja jestem samoukiem. Kiedyś, jak miałem jeszcze małe dzieci, dwóch chłopaków, chciałem, żeby oni mogli mieć wiele rzeczy, których ja w swoim dzieciństwie nie miałem. Jedną z tych rzeczy to była nauka jazdy na nartach. I jak oni, 6-8-letni, zaczęli się uczyć, ja podglądałem i pomyślałem sobie, że to nic trudnego, że można spróbować. Pamiętam tamte czasy, to jeszcze było bez sprzętu sportowego, w dżinsach, na wypożyczonych nartach, gdzieś tam pierwsze próby. No w tej chwili myślę, że tak dosyć przeciętnie, ale jeżdżę. Są takie góry jak Alpy na przykład, gdzie byłem dwukrotnie i też udawało mi się tam zjeżdżać. Żona podziela pasję? Tak. Namówiłem żonę, chociaż ona na początku mówiła sobie, że jest trenerem technicznych chłopców i nosiła za nim narty, ale później z czasem też zaczęła próbować i w tej chwili muszę powiedzieć, że jeździ też całkiem nieźle. Świetnie. Zatem przechodzimy do drugiego pytania, a tym razem kolor? Czerwony. Czerwony to pytanie z zaskoczenia. Czym zajmuje się i czego właściwie uczy nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego prowadzący zajęcia rewalidacyjne? Bo kiedyś pan był takim nauczycielem. Jestem cały czas takim nauczycielem. Funkcja dyrektora nie zwalnia mnie z zajęć dydaktycznych i prowadzę takie zajęcia rewalidacyjne z dziećmi głębiej niepełnosprawnymi. Na czym polega nauczanie? Na uczeniu życia. Tak powiem krótko, bo jest to oczywiście poprzez naukę różnych elementów związanych z codziennym funkcjonowaniem, jak nazwa wskazuje, nauka również takich szkolnych umiejętności jak czytanie, pisanie, liczenie, elementy przyrody, otaczającej rzeczywistości, ale najbardziej chodzi o to, żeby uczeń oprócz tych umiejętności szkolnych zdobył wiedzę z zakresu samodzielnego w miarę możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Czyli żeby mógł zadbać o swoje sprawy osobiste związane z życiem codziennym, o higienę, o przyrządzanie posiłków, żeby mógł się swobodnie poruszać w otaczającej rzeczywistości, czyli załatwiać swoje sprawy, na przykład urzędowe, pójść do sklepu, zrobić zakupy, znać się na pieniądzach. Wbrew pozorom są to niezwykle trudne do nauczenia czynności. A w jakim wieku są wychowankowie? W naszej placówce mamy dzieci od 7 do 24 roku życia wychowanków, uczniów, dlatego że związane jest to z możliwością przedłużania etapu edukacyjnego i ta górna granica wieku została określona na 24 lata. Po prostu w pewnym momencie, jak uznajemy, że uczeń powinien jeszcze raz
jeszcze jeden rok, być w tej samej klasie, to nie jest to samo, co niepromowanie. Mhm. To jest zespół nauczycieli dochodzi do wniosku, że nie opanował wszystkiego tak, jak potrzeba. Trzeba, żeby jeszcze rok. Te elementy wydłużające etap edukacyjny, jeden, drugi, mogą doprowadzić do tego, że uczeń na koniec będzie miał 24 lata. Mhm. I zostało ostatnie pytanie. Ja już wiem, że będzie to kategoria zawodowe. Czy na przełomie lat kadencji zmieniła się według Pana rola radnego w naszym mieście? Czy zmieniły się oczekiwania społeczeństwa wobec radnego? Myślę, że się zmieniły, ale one się nie zmieniły tak na przełomie kadencji. One ewoluowały przez kilka ostatnich lat. Takim elementem, który się od niedawna mocno dosyć zakorzenił w ogóle w naszym życiu, to są media społecznościowe. Nie wyobrażamy sobie teraz prowadzenia kampanii i później funkcjonowania jako przedstawiciel społeczności lokalnej bez korzystania z mediów społecznościowych. Najczęściej w przypadku moim oczywiście to jest Facebook. Ale to nie tylko to. Jest dużo większe oczekiwanie na kontakty bezpośrednie, czyli bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, nawet nie konkretnie celowe, ale przy każdej okazji, w sklepie, na parkingu, po kościele, wszędzie tam, gdzie jest tylko możliwość, oczekują mieszkańcy, że będzie można podejść i porozmawiać. Oczywiście sami też przychodzą. Właśnie to chciałam zapytać, czy społeczeństwo jest aktywne? Tak, tak. Społeczeństwo bardzo się też wyedukowało i nabiera cech społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy, my wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw. Dobrze by było, gdybyśmy byli świadomi też swoich obowiązków, a to nie zawsze tak jest. I wiedzą, że mogą i mają prawo oczekiwać od swoich przedstawicieli, przepraszam, spotkań, udziału w jakichś przedsięwzięciach. Czas się skończył, także idealna dyscyplina tutaj czasowa. Takie pytanie trochę żartobliwe na koniec. Co śpiewa Pan pod prysznicem? Oj, no niestety nie śpiewam pod prysznicem. Nie mam prysznica. Nie, mam prysznic, oczywiście, że tak, ale moje talenty muzyczne są katastrofalne po prostu. Pamiętam sytuację, jak będąc małym chłopcem, mama chciała mnie zapisać do szkoły muzycznej i pani zagrała fragment utworu, kazała mi go zaśpiewać. No po tej próbie powiedziała, żebym przyszedł kiedy indziej. Nie mam talentów muzycznych, nie odziedziczyłem ich, chociaż mój tata i jego bracia byli muzyczni. Mój syn młodszy ma talent muzyczny, gra na gitarze, na fortepianie, no ja niestety nie. I tym muzycznym akcentem kończymy rozmowę. Nacia, ja bardzo dziękuję za udział. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Trzech Pytań do...